Siema wszystkim, z tej strony Noris i witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku z serii Far Cry 5 Dead Living Zombies w filmie Guya Marvela o nazwie Przez dachy ku życiu. My zaczynamy historię. Co to będzie, to nie wiem. Nie mówi mi ten plakat za dużo nic, chociaż jakby coś w tym stylu było, ale mniejsza. Moi drodzy, zaczynamy naszą akcję. Action movies aren't cool anymore. Who are you? Get off my yacht. You and I should make a brand where movies, books, musicals, clothing, mouthwash, you name it, are all connected in a cool way. Security will be here in a minute. That's all I need. It's the Guy Marvelous Cinematic Universe, and it all starts with one movie. Picture this. It's the year 2080. The world as we know it has been completely overrun by the living dead. Civilization has taken to the skies. For all the remains below is hell on earth. Those who've survived find themselves amidst a new war, one between the militia, our good guys, and the vultures, a street gang. It's like a rooftop gang vying for control of the new world, Sky World. Tensions have risen between the two factions. The body counts have doubled, which only serves to feed and strengthen the zombie population. The only way to ensure a future is through peace. Will the two sides come to an agreement, or will zombies attack? Escape from the rooftop. Moi drodzy, generalnie te wstawki komiksowe są jak najbardziej przekozackie dla mnie. I like the setup. This can be an allegory. It's gonna be allegory, all right. Spójrzcie, mamy miasto. Jezu. Trochę takie nawiązanie, moi drodzy, do, nie wiem, czy początków The Walking Dead, kiedy Rick całą ekipą skitrali się na dachu i w ogóle tego wszystkiego, cały początek całej epidemii był. Ale mniejsza. Zejdź w dół i nie mów o tym, co myślisz. Dobrze, nie będę nawet o tym wspominał, moi drodzy. Mamy już pierwsze zombiaki. Co? Jak milion zombie zabi? Ja musiałbym chyba live'a zrobić. Albo puścić wam cały dzień w przyspieszonym tempie. Ja pierdykam. Dlaczego milion zombie mam zabić? I to się nie zmniejsza w ogóle. Nie, no spoko, spoko, luz. Albo właśnie to jest nawiązanie do 28 dni później. Coś mi muzyka też przypomina troszkę to. What the fuck? Coraz więcej tego dziadostwa. No nie mówcie, że tu milion trzeba tego zabić. To będzie chyba najdłuższy dodatek ever. Picturing it correctly, it's just carnage. What are you trying to say here? You have a message? Yeah, my message is, hey audience, thanks for the cash. Look at this cool shit and forget about your worthless life for 2 hours. All right, that's enough zombies. What's next? What's next? A fucking high-powered machine gun? Maybe you can say something about guns. I am. I'm gonna say. Dobra, jednak nie milion. Odszedł od tego pomysłu. Już się bałem przez moment, że będziemy musieli milion zombiaków tutaj strzelać i nie pójdę dzisiaj do pracy w ogóle.
bo będę trzaskał zombiaki do kurde przez najbliższy tydzień, nie odchodząc od komputera. To byłby chyba najdłuższy film na YouTubie w tematyce zombie. Tak, coś było Walking Dead. Shit. Przegrzewa się. Nie można ich tu wpuścić, bo będzie miazga. Dobra, czekamy, aż zaczną się wspinać, bo trzeba chłodzić tą broń. So, after the machine gun, the chopper lands. No, not yet. I can't land! The radar's picking up something heading your way! And then, just when we think things can't get any worse, jakie kurwa rosomaki znowu? Ja nienawidzę tego gówna. Zombie, rosomaki, miażdżący... Ja pierdykam. Oni po prostu coś ćpali. Ewidentnie coś ćpali. I to nie było coś normalnego. For the sequence, so like, let's give the hero a flamethrower, like all-American, lycanthropic barbecue, baby. Okay, we're finished with the Wolverines and the chopper lands, right? Oh shit! You got more hostiles inbound. Seriously, more? It's the Vulturists, our rooftop gang. I mean, since there's no zombies around, they blame our hero for the massacre. He killed their people. Waste them. Kill the chosen one. I'm sorry. What now? See, our hero is the chosen one, and that's gonna pay off in like a sick spinoff slash sequel, The Age of the Chosen Ones, Civil War Part One. Jaka Civil War znowu? Wojna bohaterów, tak jest. Marvel Cinematic... Guy Marvel Cinematic Universe. To też jest nawiązanie chyba do... w ogóle do Marvela. Shit. Ten pistolet nie byłby wcale taką głupią bronią. Nie robi takiego rozrzutu. Gang dachowców, tak jest. The Guy Marvelous cinematic universe has like 50, 60 years worth of movies. Easy. I got outlines. I'll pass. At this point in my career, I want to do something with more substance. Come on! You're telling me that cool isn't a substance. I'm telling you to start swimming. Okay. Bicie rekordu odblokowane, zabójczy klimat. Jestem strasznie ciekawy, co to będzie, do czego będzie to nawiązanie. Ale naprawdę przez moment, muszę wam powiedzieć, przestraszyłem się tego, że będziemy musieli milion zombie tutaj masakrować. Naprawdę bym się nie zdziwił, bo jeżeli twórcom by odpaliło coś i stwierdzili, Ubisoft by stwierdził, że a dajmy im milion zombie do zabicia tą strzelbą, za każdego dostanie amunicję, niech się pobawi, i tak bym w to grał, ale naprawdę to byłby bardzo długi dodatek, ale na pewno byłoby o nim głośno. Dobra, mam nadzieję, moi drodzy, że wam się podobał odcinek. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. Ja się z wami żegnam i już niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z serii Far Cry 5 Dead Living Zombies. Na razie, trzymajcie się. Hej, do następnego.